Trochę pusto na naszym stole. Nic się nie martwcie. Jeden element. Drugi element. I tutaj opakowanie od naszej drukarki. Ja już to rozpakowywałem, ale nie budowałem, na live'ie, który odbył się kilka dni temu. I już miałem iść do domu, ale mówię... Jeszcze poskładam tą drukarkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, sprawdźmy sobie w takim razie. Zróbmy tak. Muzyczka. Ja zabieram się za wertowanie instrukcji i składanie tej drukarki. I spotkamy się za parę minut. Zobaczymy, czy mi się udało, nie? Drukarka poskładana i słuchajcie, jestem naprawdę pod bardzo dużym wrażeniem. Wszystkie kabelki, jak to jest porobione, słuchajcie, naprawdę robi bardzo, bardzo dobre wrażenie. Nawet te taśmy, nie ma żadnych przewodów na wierzchu. Te wszystkie przewody, które wychodzą gdzieś tutaj na dole, jest to wszystko mikroskopijne, wszystko poukrywane w obudowie. Szacun. Nawet to, że pendrive plus karta microSD, czyli mamy dwa nośniki, możemy oczywiście jeszcze podpiąć pod USB, jeśli byśmy chcieli to podpiąć do komputera. Tutaj mamy direct drive, więc filament, widzicie, schodzi z góry. Tutaj jest czujnik przepływu filamentu, czy końca filamentu, więc jeśli się skończy nam, to drukarka się zatrzyma. I ja jestem na razie też pod... naprawdę dużym wrażeniem, jak cicha jest ta drukarka. W tym momencie mamy włączone trzy wentylatory. Mamy jedną turbinę, która chłodzi wydruk. Druga turbina, która, przepraszam, drugi wiatrak, który dmucha tam na hotend. I trzeci wentylator, który jest tutaj od zasilacza. I wydaje mi się, że ten wentylator tutaj zasilaczowy, on był najgłośniejszy przy uruchomieniu. Więc ja bym się pokusił jeszcze wymianę tego wentylatora i wtedy będzie drukarka praktycznie niesłyszalna. Wszystkie koła, jeśli chodzi o te, bo tutaj mamy na profilach typu V, więc mamy wszędzie kółka zastosowane, dzięki czemu jest oczywiście ta drukarka
właśnie też bardzo cicha w poruszaniu. Tutaj jest profil 60 w osi Y, co daje bardzo dużą stabilność tego stołu. Pamiętajcie, 300 mm tutaj mamy, 300 na 300 na 400 w górę, więc jest to gigantyczna drukarka i stół nie ma żadnych drgani, nie ma tutaj żadnych takich, nawet jak naciskałem go dosyć mocno na krawędziach, nie ma żadnych przechyłów, więc tu kolejny duży plus. Malutki wyświetlacz dotykowy, kolorowy, tutaj też wszystko pod ręką. Szacun, naprawdę. Altieri Sidewinder X, tak? Dokładnie ten model się nazywa. Sidewinder, przepraszam, X1. Tak się nazywa, czy tak brzmi pełna nazwa. Robi wrażenie ta drukarka. Naprawdę robi wrażenie. Oczywiście poczekamy sobie teraz na wydruk testowy. Jest to wdrukowane na filamencie PLA ES z HMF Chemicals. I tyle tradycyjnie w pierwszym odcinku. Wybaczcie, że tych testów czy podsumowań drukarek nie było ostatnio, ale dużo pracy, dużo tematów. Te wszystkie drukarki czekają, mam tutaj podrukowane na nich testowe wydruki, więc jeszcze na wakacjach obiecuję Wam, że wrócimy do tych poszczególnych drukarek z poprzednich filmów i postaram się Wam je omówić, pokazać, przedstawić jakieś moje wnioski. A ja poczekam jeszcze na ten wydruk, żeby Wam pokazać, co też wyszło z tego pierwszego razu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za Waszą aktywność, za lajki, subskrypcje. Pamiętajcie, że to dla nas ważne, żeby ten kanał też również się rozrastał. I do zobaczenia już niedługo. Na razie.